na Lasota? Do Świadków poszła. Inteligentna Lasota. No bo to, co ten Wiesław Przybyłowicz mówi, to są bzdety. Że on jest inteligentny, że on jest mądry. A kto by to ze Świadków Jehowy takie bzdury gadał? Przecież tego się nie mówi. To niech lepiej ktoś powie z boku o tobie. No wtedy tak. A co mówi ta z jednym zębem o Wiesławie Przybyłowiczu? No co mówi? No, że szuja, że szmata, co ta z jednym zębem mówi, różne rzeczy. No, Alina Lasota była inteligentniejsza niż cały ten Wiesław Przybyłowicz, który ma problemy psychiczne, a ona uciekła na Litwę, bo musiała, proszę Państwa, pilnować tego domu, żeby płacili jej za mieszkanie, za dom. Póki co to była tu u Ciołkowej, Danuty Ciołkowej, pod kinem Luna i dowiedziała się, że ja byłam tak gorliwą pionierką, że jeszcze u Świadków Jehowy nikt od czasów Rasela nie widział jeszcze tak gorliwej pionierki jak ja. Ja prowadziłam szkołę teokratyczną, ja wszystko na pamięć, ja wszystko perfekt. I głosiłam perfekt i studia prowadziłam, miałam 17 studiów biblijnych. Poza tym głosiłam też od domu do domu, bo bracia mówili, żeby za dużo tych studiów nie mieć, bo jeżeli masz za dużo studiów, no to w rutynę wpadasz i będziesz tak siedziała, tylko dadzą ci obiad, dadzą ci jeść kawę, a to trzeba od domu do domu, praca palowa, żeby była głosić.